Moi drodzy, chciałbym przejść do dzisiejszego zwiastowania, ale zanim przejdę, to chcę jednak nawiązać do przesłań wcześniejszych, dlatego że będzie to kontynuacja. Czy ktoś pamięta, o czym mówiłem na niedzielnym nabożeństwie poprzednio parę tygodni temu? Fajnie by było, gdybyśmy pamiętali. Dlatego że jak wtedy mówiłem, to było takie przesłanie programowe, które chciałbym, żebyśmy uchwycili jako indywidualne osoby, ale jako i zbór. Moi drodzy, wtedy mówiłem, przypomnę w dwóch zdaniach, z wersetu z Mateusza, oczywiście z kazania na górze, który brzmiał: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszy i uczonych w piśmie, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Mówiliśmy o tym, czym charakteryzowała się ta sprawiedliwość faryzeuszy uczonych w piśmie. Że była ona chrześcijaństwem pozorów. Że na zewnątrz było wszystko świetne, piękne, błyszczące się, powiem, ale wewnątrz nie było życia. Ale wewnątrz była śmierć. Moi drodzy, oni pięknie funkcjonowali. Natomiast nie byli w stanie wskazywać Boga temu światu. Nie byli w stanie lub w ogóle nie chcieli, lub w ogóle o tym nie pomyśleli, żeby mieć wpływ na otaczających ich ludzi. Ileż ludzi wokół nich żyło w problemach. Okazało się to, kiedy Jezus przyszedł. Jak wielu ludzi Jezus dotyka i uzdrawiał. Oni tego nie czynili. Ich sprawiedliwość tego nie mogła dać. I zadawaliśmy sobie wtedy pytanie, czy moje życie jest życiem, które ma wpływ na życie wokół nas. Jaka jest nasza sprawiedliwość? Czy jest większa od faryzeuszy? Bo tylko na tej podstawie możemy wejść do Bożego Królestwa. A dziś chciałbym ten temat kontynuować, może z innej strony, innymi obrazami, ale tak naprawdę chcemy zmierzać w tym samym celu. To przesłanie programowe chciałbym jakby obudować dzisiejszym słowem. A fundament pod to słowo jest niezwykle mocny i rozległy. Sam sobie go zbudowałem. Od września mówiąc na temat błogosławieństw. Bo fragment, który będę dziś czytał, jest dokładnie następnym wersetem za błogosławieństwami. I to, co powiedziałem tak nieco żartem o tym fundamencie, to jest prawda. Dlatego, że błogosławieństwa są fundamentem pod naszą funkcję, którą mamy wypełniać. Czyli być światłością i światłem tej ziemi. O czym też mówiłem w poprzedni wtorek, więc wybaczcie, kto był, troszeczkę muszę nawiązać, żeby dzisiejsze przesłanie było jasne i miało sens. Jeśli ktoś nie mógł chodzić we wtorki, nie chodził we wtorki, nie mógł się zapoznać z tym, to zawsze można odsłuchać. Można odsłuchać, ale też będzie i inna możliwość zapoznania się z tym tematem. Może nawet prostsza, krótsza. Otóż te wykłady zostały spisane i w jakimś tam czasie, myślę, że chyba koło kwietnia, ukażą się w formie książkowej. Więc kto nie był, będzie mógł się z tym zapoznać. Kto był, będzie sobie to mógł odświeżyć. Moi drodzy, błogosławieństwa. Jeśli chcesz poznać stan swojego serca, swojego chrześcijaństwa, to stań przed lustrem błogosławieństw. Pisz tam swoje imię, a zobaczysz, kim jesteś według błogosławieństw. Jezus w nich opisuje charakter chrześcijanina, jakim chrześcijanin jest albo jakim powinien być. Ale wiecie, to wszystko ma jakiś cel. To nie jest tak, że Jezus opisał chrześcijanina, jakim jest, a teraz go wsadza do gablotki, oglądajcie go. Do muzeum go wstawi, to jest piękny chrześcijanin i tyle. To by było bez sensu. Jezus pokazał nam, jakimi mamy być po coś. Jest jakiś cel. Właśnie ten cel wyraża się w tym, jak mamy funkcjonować w świecie. Jestem poruszony tym, co dzisiaj już słyszeliśmy od pierwszego chwili. To, co Krzysiek mówił, w tym świadectwie, to, co mówiła Aga, to wszystko jest spójne z tym, co chcę dziś ja przekazać. Ale otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział od wersetu 13. Wy jesteście solą ziemi. Gdyby sól zwietrzała,
nikt by smaku jej nie przywracał. Byłaby przydatna w sam raz do wyrzucenia i podeptania przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Wy jesteście, powtarzam werset 14, wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Ten przekład mówi garnkiem. Nasz warszawski przekład mówi pod korcem. Inne przekłady jeszcze używają pod miodosem. Wszystko jedno, jak nazwiemy to naczynie, które przykrywa światło. Zupełnie to jest nieistotne. Istotne jest to, co się dzieje, że światło gaśnie. I na tym się chcemy skupić. Nie nad nazwą, korzec, garnek, miodos, jakkolwiek inaczej. Chociaż zatytułowałem to kazanie dzisiaj korzec w ręku diabła. Może to brzmi dosyć ostro, ale tak naprawdę oddaje sens tego, co chcę powiedzieć. Wyobraźcie sobie tą scenę. Przenieśmy się 2000 lat wcześniej. Tam to wzgórze, gdzie Jezus mówi, wypowiedział błogosławieństwa. Ludzie byli pod wrażeniem tego, co usłyszeli. I nagle Jezus do nich zwracając się, do tych tłumów ludzi, które tam siedziały, prostych, zwykłych ludzi, w większości może jakichś mieszkańców wsi, i do nich mówi wy. I chciałoby się dodać, i tylko wy jesteście solą tej ziemi i światłością tego świata. Wyobrażam sobie dalej też i inną grupkę, faryzeuszy, uczonych w piśmie, którzy może stoli nieopodal. Jak to usłyszeli, myślę, że zaczęli się serdecznie śmiać. I mówili, oni? To ma być światłość ziemi? To ma być sól tej ziemi? Ja myślę, że nawet i oni, którzy byli odbiorcami tego słowa, czyli ludzie, którzy to słyszeli, sami mogli się czuć zażenowani tym. Jak to? Wiecie, kiedy ja to czytam, kiedy analizuję ten fragment, kiedy docierają prawdy tego słowa do mnie, kiedy słucham tego, to najchętniej też bym się odwrócił i tak popatrzył, czy to nie jest skierowane do kogoś tam za mną. To naprawdę ja? Tak, naprawdę my, naprawdę ty i ja jesteśmy solą i światłością tej ziemi. To zdanie określa nam funkcję, jaką mamy wypełniać w tym świecie. Ale też mówi nam o stanie tego świata. Mówiłem o tym we wtorek, dwa słowa powtórzę. Skoro mamy być światłem, to znaczy, że ten świat jest pogrążony w mroku. Chyba tego nie muszę udowadniać. Skoro mamy być solą, to oznacza, że ten świat gnije i potrzebuje, żeby sól o działaniu antyseptycznym zatrzymała ten proces. I Jezus mówi, wy i tylko wy możecie to zrobić. Ktoś może zarzucić nam, jak to? To już jest brak tolerancji. Jak to tylko wy? To już chyba jakaś zarozumiałość tak myśleć. Ale kiedy mówię my, nie mam na myśli żadnej denominacji, absolutnie. Mam na myśli chrześcijan. Ale coś więcej, kiedy mówię chrześcijanin, to mam na myśli człowieka, który jest ubogi w duchu, który jest świadom swojego stanu i który jest świadom swego stałego uzależnienia od Pana. Kiedy mówię chrześcijanin, to mówię o kimś, który smuci się z tego powodu i który smuci się z powodu stanu tego świata, z tego, że tak wielu ludzi idzie na śmierć. Kiedy mówię chrześcijanin, mam na myśli kogoś, kto jest cichy i pokorny, kogoś, kto doświadczył Jego sprawiedliwości i ciągle chce iść dalej, pragnie więcej. Mówiąc chrześcijanin, mam na myśli człowieka miłosiernego, który jest zdolny do przebaczania, do pochylania się nad innymi, którzy cierpią. Mam na myśli człowieka o czystym sercu w swoich postępowaniach, w swoich motywacjach. Mam na myśli kogoś, kto za wszelką cenę będzie czynił pokój. I w końcu kogoś,
kto jest gotów cierpieć dla imienia Jezus. Właśnie dlatego, że Jego światło świeci. Chrześcijanin to człowiek błogosławieństw. Drastycznie, drastycznie inny od tego świata. Analizując każde z błogosławieństw, widać to wyraźnie, że jest drastyczna różnica między chrześcijaninem a tym światem. I dziwi mnie, że czasem chrześcijanie chcą tą różnicę zacierać. Chcą zacierać tą różnicę, tłumacząc, jakoby zmniejszając ten kontrast, łatwiej dotrą do tego świata. To nie tak. Pewnie to prawda. My musimy mówić językiem zrozumiałym dla tego świata. To prawda. Ale nie możemy iść na kompromis. Cóż ma wspólnego ta światłość z ciemnością? Jak potężna jest między tym różnica? Jak wielka różnica jest nawet między solą a substancją, na którą ta sól ma działać? Sól, jak dobrze wiemy, wspomnę dwa zdania z wtorku, ma działanie antyseptyczne, czyli zatrzymujące procesy gnilne. Kiedy znajdę się ja, ty, w towarzystwie ludzi, którzy duchowo gniją, moim obowiązkiem, moim posłannictwem, moim zadaniem jest powstrzymać ten proces. I to jest nasz obowiązek. Przed tym nie możemy uciec. Moi drodzy, ludzie w tym świecie, którymi się spotykamy, już przechodząc bardziej w konkretach, powinni czuć się bardzo niewygodnie w naszej obecności, jeśli by chcieli czynić coś złego. Nasza obecność ma być solą, ma być światłem. Ale wiecie, nie tylko mówimy o tym, gdzie gdzieś tam jesteśmy w towarzystwie, w świecie, w szkole, w pracy, jak najbardziej też. Ale wiecie, że w domu też? W własnym domu też. Księga Ezechiela mówi o tym, że dzieci małe miały być nacierane solą. Jeśli nie natrzemy naszych dzieci solą, to będą podatne na infekcje. Duchowe oczywiście. A czym to jest to nacieranie? Oni muszą zobaczyć w nas autentyczność chrześcijaństwa. Nasze dzieci muszą i zobaczyć, i usłyszeć. Ale chyba bardziej zobaczyć to, kim jest dla nas Jezus. Tą prawdziwą ekscytację Jezusem. I taką jednolitość, że nie cieszymy się Bogiem tylko w zborze, a w domu już nie wiadomo co. Nacierajmy solą także nasze dzieci, żeby ten świat ich nie zainfekował. Moi drodzy, sól nadaje również smak. Mówiliśmy o tym ostatnio, ale wspomnę ten przykład, bo wydaje mi się on bardzo adekwatny. W pewnej gronie, kiedy jedzono zupę pomidorową, podkreślam pomidorową, bo to ważne, była trochę niedoprawiona, i ktoś powiedział, dajcie tu szczyptę soli, a pomidory się znajdą. Może to brzmi śmiesznie, ale odkrywa głęboką prawdę. Nie po to solimy potrawę, żeby czuć smak soli. Prawda? Solimy potrawę, żeby czuć smak potrawy. Żeby te pomidory były wyakcentowane, czy grzyby, czy cokolwiek tam jest. I to ma ogromne przełożenie na to, jak my mamy funkcjonować. Mamy być solą, która nie nadaje smaku naszego, ale smak Chrystusa. Mamy wydobywać Jego smak. Ludzie muszą widzieć w nas ten smak Bożego życia. Oni tego muszą zapragnąć. Jeżeli będziemy zwieszeni, smutni, zrozpaczeni, będąc między ludźmi, to jaki jest nasz smak? Czego oni mają pragnąć? Jakiego życia, jakie życie my im oferujemy, jeżeli tak samo wyglądamy jak wszyscy inni? A Jezus dał nam życie obfite. Jezus dał nam pełnię życia i możemy Nim żyć, Nim się cieszyć i pokazywać to na zewnątrz. Moi drodzy, my nie możemy, nie mamy takiej możliwości zmienić życia ludzkiego. To robi Duch Święty. Ale mamy ogromne powołanie. Ogromne powołanie. Mamy tak żyć, żeby oni tego zapragnęli. Żeby patrząc na nasze postępowanie, może na nasze świadectwo, po prostu tego zapragnęli. I to jest działanie soli i światła. O tym dużo szerzej mówiłem w miniony wtorek. Ale chcę iść teraz dalej. Moi drodzy, Jezus nie zadowolił się tymi dwoma stwierdzeniami. Tymi dwoma
zdaniami twierdzącymi, mówiącymi: jesteś solą świata, jesteś światłością tego świata. Przede wszystkim chcę podkreślić słowo jesteście. Ogromnie chcę podkreślić słowo jesteście, bo to jest prawda. Nie mamy wyboru. Jesteśmy światłością świata i solą tej ziemi. Od momentu, kiedy się nawróciłeś, od momentu, kiedy moje imię zostało zapisane w Księdze Życia, jestem solą, jestem światłością. To nie jest jakaś rzecz, do której mam tylko zmierzać. Po prostu stałem się i nie ma tu żadnej opcji. Ale może być inna sprawa. Jezus mówi w wersecie 16, przypomnijmy go raz jeszcze, tak, niech wasze światło świeci wobec wszystkich. Moi drodzy, jestem solą. Okej, to prawda. Czy tak o sobie myślę, czy tak o sobie nie myślę, to jest prawda. Ale uwaga, sól, którą jestem, może utracić swoje funkcje. I tu jest problem. Jestem światłem. I to jest prawda. Ale uwaga, mogę zatracić funkcję, którą światło ma wykonywać. Najpierw przyjrzyjmy się funkcji soli. Pan Jezus mówi, jeśli wtedy sól zwietrzeje. Problem polega w tym, analizowałem to, szukałem, że sól nie może zwietrzeć. Sól jest nieorganicznym związkiem chemicznym, mówiąc w uproszczeniu oczywiście, to jest chlorek sodu, niezwykle odporny. On się nie może ulotnić, nie może odparować. Co więcej, nie traci swojej słoności, mówiąc w uproszczeniu. Więc cóż tu Jezus mówi? O jakim zwietrzeniu tu mówi, skoro nie może zwietrzeć fizycznie? Spojrzałem do oryginału i są tam cztery wytłumaczenia tego słowa, które dopiero nadają odpowiedź na ten dylemat. Posłuchajcie, jak to słowo, które w naszych Bibliach jest oddane jako słowo zwietrzeć, jakie ma jeszcze inne znaczenia. Po pierwsze, utracić smak. Po drugie, zmieszać się. A po drugie, stać się głupim, zgłupieć. Co mnie zupełnie zaskoczyło. A jednak tak jest. I ono też jest użyte w kilku innych miejscach, kiedy apostoł mówi, że ludzie, którzy mieniąc się mądrymi, stali się głupimi, czy zgłupieli. To jest dokładnie to samo słowo, które tu jest użyte jako zwietrzeć. I pozwólcie, że jakby te trzy znaczenia złączę w jedno zdanie i ono będzie brzmieć tak. Stali się głupimi, tracąc swój smak poprzez wymieszanie się z innymi substancjami. Słuchacze Jezusa doskonale wiedzieli, co Jezus ma na myśli. Wiecie, oni nie musieli sięgać do konkordacji, bo oni w tym żyli. Oni słyszeli te słowa. To było ich życie. Oni doskonale wiedzieli, co Jezus ma na myśli. Kiedyś w tamtym czasie, kiedy Jezus wypowiadał te słowa, wówczas nawet można było kupić taką oszukańczą sól. Ona się brała stąd, bo sól jako ten związek chlorek sodu występuje nie tylko w postaci stałej, ale i płynnej. W falach morskich oczywiście. A gdzie jak gdzie, ale w Izraelu mamy najlepsze tego przykład, czyli Morze Martwe. Najbardziej, najmocniej zasolone. I ta woda, która wysychała gdzieś tam na brzegu, zamieniała się w kryształki soli. Prawdziwej, porządnej, dobrej soli. Problem był jednak w tym, że czasem ją zbierano razem z tym prochem, który wyglądał tak samo, biały proch, z tym piachem. I wyglądało to w paczuszku identycznie, jak sól, prawdziwa sól. Problem w tym, jeżeli ktoś to kupił, to na nic się to nie nadawało. Kompletnie na nic. Jedyna rzecz, co można było z tym zrobić, to wyrzucić. Wiecie, taką mieszaninę soli z czymś innym, z inną substancją, na nic się nie nadawała. Jakie to jest znaczenie dla nas? Teraz myślę, że troszkę to jaśniej brzmi. Jeśli sól zwietrzeje, jeśli sól się wymiesza z innymi substancjami, na nic się nie nada. Myślę, że to znacznie łatwiej nam zrozumieć, bo my możemy
jako chrześcijanie wymieszać się z tym światem. W jaki sposób? Po prostu. Możemy karmić się z dwóch źródeł jednocześnie. Możemy karmić się trochę Bogiem, trochę tym światem. W niedzielę, wtorek, nabożeństwo. W tygodniu grupy domowe. Sobota młodzieżowe. Rano w biegu 5 minut społeczności. Wieczorem zasypiamy przy czytaniu. A cały dzień i cały tydzień już nasz. Niekoniecznie ma wiele wspólnego z Bogiem. Jeremiasz mówi, sparafrazuje, mnie źródło wód żywych opuścili, a siedzą sobie przy dziurawych cysternach. Mieszanka nasza powstaje poprzez karmienie się dwoma źródłami, z dwóch źródeł, albo też niedostatecznym karmieniem się z tego właściwego. Ale otwórzmy sobie niesamowite słowo z Księgi Ozeasza, które mówi o zmieszaniu. Księga Ozeasza, rozdział 7, przeczytam od wersetu 8. Efraim, zmieszał się on z narodami. Efraim stał się jak nieobrócony placek. Obcy pożarli jego siłę, a on nic o tym nie wie. Świzna go przyprószyła, a on o tym nic nie wie. Ozeasz, Izrael, chrześcijanin, jakkolwiek to nazwiemy, zmieszał się z tym światem. Efekty jakie? Czytamy, że wróg, że obcy pożarli jego siłę. Wróg, świat wyssał jego czy naszą siłę. Ale najtragiczniejsze jest to, że on nic o tym nie wie. On sobie myśli, że jest super, że przecież chodzi do zboru, chodzi na nabożeństwa, modli się, wszystko jest okej. Tak jak sprawiedliwość faryzeuszy, na pokaz. Wszystko jest okej, podczas gdy wewnątrz już nie ma siły. Pamiętacie Samsona? Który myślał sobie, że jest jeszcze mocny. I powiedział, jak zawsze zerwę kajdany z moich rąk. Nie wiedział, że Pan go już opuścił. Nie wiedział i tragicznie skończył, że już Pan go opuścił. A ten drugi obraz, siwizna, która przyprószyła jego włosy, pozornie wydaje się taki nie tak ważny, ale myślę, że on obrazuje jeszcze coś gorszego. Bo wiecie, brak siły wewnętrznej jeszcze można ukryć. Siwizny już nie. Patrząc na mnie, widzicie moje skronie. Nawet nie mam zamiaru tego ukrywać, ale jestem tego świadom. Co mi w ogóle zresztą nie przeszkadza. Ale do czego zmierzam? To jest widoczne. Sytuacja duchowa kogoś do tego stopnia się pogarsza, że inni już to widzą. Już inni zauważają, siostry, bracia, że ktoś naprawdę nie domaga duchowo, że się oddala, że jest coraz gorszy duchowy jego stan, że coraz mniej go widać, że coraz słabszy jego zapał. Problem w tym, że on sam tego nie widzi. Jakaż tragedia to może być. Dokładnie tak samo jak wówczas faryzeusze, którzy nie wiedzieli o tym, jaki jest stan ich serc. Ale zobaczcie, jaki jest efekt tego. Efraim stał się jak placek nieodwrócony. Cóż to za obraz? Nieobrócony, nieodwrócony placek. Wyobrażam sobie placek na patelni, jak się smaży. Obojętnie, czy ziemniaczany, czy naleśnik, czy jakkolwiek. Ale kiedy jest nieobrócony, to z zewnątrz, znaczy z góry patrząc, może wyglądać fajny. Taki już, wiecie, on się od dołu tam przepiekł. I z góry może wyglądać całkiem fajny, apetyczny, aż by się chciało. Ale weź go. To sobie zęby połamiesz, bo z dołu będzie spalone. Efekt niejadalny. Efekt niejadalny, nadający się do wyrzucenia. Nieodwrócony placek, nadający się do wyrzucenia. To jak chrześcijanin, którego sprawiedliwość nie jest nic większa od faryzeuszy i uczonych w piśmie. Chrześcijaństwo pozorów. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. To Jezus już mówi do współczesnego Kościoła.
to o soli. Tyle o soli, o jej możliwości zwietrzenia, czy zmieszania się, jak już to rozumiemy. A teraz chwilę o świetle. Jaka jest funkcja światła? No dobrze podpowiadacie, no świecić. Jest jeszcze jakaś inna funkcja światła? Kto zna jeszcze inną funkcję światła? Zgadza się, ogrzewa, ale kiedy? Wtedy, gdy świeci. Prawda? Jeżeli zgaśnie, to już nie ogrzewa. Więc jedyną funkcją światła jest świecenie. Nie ma innej funkcji, przy okazji grzeje. A czytamy tutaj w tym słowie, które Jezus mówi o dziwnej sytuacji. Mówiłem może więcej we wtorek na temat miasta położonego na górze. Już dziś nie wracam do tego. Ale funkcję tej lampy, która ma świecić w domu. Co za dziwny obraz. Ktoś przychodzi, zapala lampę czy świecę i przykrywa ją korcem, czy garnkiem, czy naczyniem, wszystko jedno. Ale zwróćmy uwagę, wiecie, że to nie jest świeca, która jest dodatkiem do otoczenia, która ma służyć, żeby było sympatycznie w domu. O, właśnie, żeby było romantycznie. Tak jak wczoraj mieliśmy wspaniały czas spotkania dla małżeństw. Mowa była o romantyzmie. Wspaniały czas. Nawiasem powiem, naprawdę mieliśmy kapitalny czas. Mateusz z Moniką dzielili się wspaniałymi przemyśleniami. W drugiej części brat Robert Kasprowicz cudownie śpiewał, mówił, aż żal, że nie było nas więcej. Żałujcie, kto nie byliście. Ale wracam do myśli. To nie chodzi o lampę dodatkową, podkreślającą jakiś nastrój. To było jedyne źródło światła. Więc wyobraźmy sobie tę sytuację. Ktoś zapala jedyne źródło światła i za moment go przykrywa. Jaki to ma sens? No po co? To jest wręcz głupie, to jest nielogiczne. I powiem, że nawet by to było śmieszne. Powiem, żeby to było nawet bardzo śmieszne, gdyby to nie było tak tragiczne. Bo tutaj chodzi o mnie. I tu już przestaje mi się chcieć śmiać. Bo tutaj chodzi o mnie i o ciebie. Bo istnieje możliwość, moi drodzy, że moje światło, którym jestem, nie mam wyboru, jestem światłem, ale istnieje możliwość, albo przynajmniej pokusa, żeby w momencie, kiedy trzeba świecić najmocniej, istnieje pokusa, żeby się ukryć. Bo kiedy jest możliwość czy okazja, by innemu, komuś innemu zaświadczyć, wtedy istnieje pokusa, by się schować. Kiedy istnieje możliwość, by komuś powiedzieć, mogę stworzyć. Kiedy istnieje okazja, by kogoś zaprosić na nasze modlitwy, do zboru, na nabożeństwo, na ewangelizację, wtedy można mieć pokusę, żeby ktoś nas przykrył, żeby nie było widać naszego światła. A tak wiele mamy możliwości. Moi drodzy, przed nami niecały, czy ponad miesiąc będzie koncert pasyjny na Prażakowce. Tak to jest nazwane, oczywiście. Będzie to koncert, ale tak naprawdę będzie to ewangelizacja. Jakąż mamy możliwość ludzi zapraszać. Potem festiwal. Jakież mamy możliwości zapraszać. Na nasze modlitwy piątkowe, a zwłaszcza sobotnie, słyszeliśmy Agnieszkę przed chwilką, co Bóg czyni. Mamy możliwość zapraszać. Problem tylko w tym, czy nie pozwalamy się przykryć. A pamiętajmy, jak to zresztą wynikało z tytułu, ta ręka, która ma garnek w rękach, która nas chce przykryć, to ręka diabła. Bądźmy tego świadomi. To nie jest niczyja inna ręka. Może myślisz, ale ja już jestem sędziwy. Cóż ja mogę? Nie wychodzę już zbyt wiele. To przypomnij sobie usługę brata Janusza sprzed jakiegoś czasu na temat Symeona i Anny. Jaki oni mieli wiek, a jak nimi Bóg się posłużył przez post i modlitwę. Wiecie, ale przerażająca jest konsekwencja takiego stanu. Jezus mówi wyraźnie, że ta sól zostanie wyrzucona na ścieżkę, podeptana.
To takie, wręcz takie już takie pogardliwe. Chyba jedna z najgorszych możliwości. Zostanie wyrzucona precz. A światło? Wyobrażam sobie światło, które jest pod garnkiem. Ono po chwili zgaśnie. Choćby z powodu braku tlenu. Istnieje tylko jedna funkcja soli, o której wspominałem. Czyli jej słoność. Oczywiście ona ma wiele zastosowań. Ale generalnie ma jedną funkcję. By być solą. Tak samo funkcja światła, by oświecać. Słuchajcie, wokół nas większość rzeczy, większość przedmiotów ma swoją jakby drugą możliwość. Coraz bardziej znane jest i ważne słowo recykling. Prawda? Wiele rzeczy można przerobić na coś. Jeżeli swoją pierwotną funkcję coś utraciło, wiele rzeczy można spowodować, żeby jeszcze na coś się przydało. Wiecie, nawet bukiet ciętych kwiatów, który jest w domu, który mąż przyniósł żonie bez okazji. Robicie tak, panowie, prawda? Ale i ten bukiet, choć jest piękny, to on po jakimś czasie zwiędnie. Ale wiecie, i to, jeśli mamy takie możliwości, wyrzucone na kompostownik, jeszcze jakąś tam funkcję sobie spełni. A sól? A ta zmieszana sól? Wiecie, nawet na kompostownik nie wyrzucimy, bo to zniszczy. Na kompletnie jest nieprzydatne, na nic. Jezus celowo użył takiego niesamowitego, ostrego przykładu. Kompletnie na nic to się nie przyda. Jezus mówi, nikt by jej smaku nie przywracał. To znowu podkreśla tą funkcję zmieszania, bo gdyby chodziło o funkcję przywracania słoności, to jak? Przecież w tamtym czasie nie było żadnych odczynników chemicznych, żeby jakoś przywrócić smak. Jezus tu raczej mówi, nikt by się nie bawił i ziarenek wygrzebywał. Nikt by jej smaku nie przywracał. Podobnie ze światłem. Ono nie ma innych właściwości, jak świecić. I jeżeli swoją pierwotną, jedyną właściwość zatraci, to staje się całkowicie bezużyteczne. I wiecie, i teraz aż boję się powiedzieć następne zdania, które są zastosowaniem tej prawdy. Bo gadamy sobie na razie o świetle i o soli. Ale teraz musimy o nas. Bo my jesteśmy solą i my jesteśmy światłem. I według słów Jezusa, według Jego argumentacji, nie ma nic w tym Bożym Wszechświecie, co byłoby tak totalnie bezużyteczne, jak nominalny chrześcijanin. Jak chrześcijanin, który zatracił swój wpływ na świat. Nie ma nic tak bezwartościowego i nieprzydatnego w tym Bożym świecie, jak chrześcijanin, który wygląda na chrześcijanina, ale stracił swoją funkcję, który jest może solą i światłością, no bo musi być, ale swoją funkcję zatracił, który zachowuje swoje pozory, który pięknie wygląda, ale wewnątrz już nie ma życia, które może przynieść wpływ na innych. A najgorsze, jeśli o tym nawet nie wie. Jeżeli siwizna przyprószyła jego włosy, a on o tym nie wie. Moi drodzy, wybaczcie, że może mówię tak mocno, ale boli mnie, moi drodzy, taka powierzchowność chrześcijaństwa. Takie chrześcijaństwo pozorów, które sprowadza się do 2 godzin tygodniowo. To jest takie łatwe. To jest takie proste. Ja nie mówię tylko o nas. Ja mówię ogólnie o ewangelicznym chrześcijaństwie, od którego by dużo więcej można było oczekiwać. I mówię oczywiście do tych, których to dotyczy. Być może na tej sali jest bardzo mało tych, których to dotyczy, jeśli ktokolwiek. Ale może jednak ktoś jest. Moi drodzy, 2 godziny tygodniowo naszego chrześcijaństwa to ma za mało. To zdecydowanie nie o to chodzi. Moi drodzy, ja kocham nasze nabożeństwa. Są wspaniałe, są cudownie. Ja do nich tęsknię. Ale słuchajcie, one nie są miernikiem naszego chrześcijaństwa. Miernik naszego chrześcijaństwa jest tam. W naszych domach, w naszym otoczeniu. Tam, gdzie się spotykamy z ludźmi. Po pierwsze,
pokazujemy, kim jesteśmy w naszym charakterze. Po drugie, jak funkcjonujemy. Moi drodzy, ja modlę się i marzę o tym, żeby nasze nabożeństwa były niesamowite, cudowne, piękne za każdym razem. Żebyśmy mogli Boga uwielbiać z całych sił, z całego serca. Żeby Jego obecność zstępowała na nas. Żeby ludzie byli zbawiani. Wiecie, tak jak pisze w Słowie Bożym, żeby grzesznik nie ostał się w zgromadzeniu świętych. Żeby Boża moc zstępowała, uzdrawiała chorych, rozwiązywała ludzkie problemy. Tak, ale z drugiej strony, moi drodzy, marzę i modlę się o tym, żebyśmy byli ludźmi wpływu. Żebyśmy byli prawdziwie solą tam na zewnątrz. Żebyśmy byli prawdziwie światłem nieprzykrytym, solą niezmieszaną. Bo inaczej jesteśmy bezużyteczni. A efekt? A efekt jest wyraźnie określony. Na nic się już nie przyda. Moi drodzy, miejmy to w swoim umyśle. Kiedy stąd wyjdziemy, kiedy znajdziemy się w swoich miejscach pracy, szkołach, miejmy to, ten obraz ciągle w swoich myślach. Tej lampy czy tej świecy, która świeci. I tego garnka, który do niej się zbliża, żeby go przykryć. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy czujesz, że możesz coś powiedzieć. To pamiętaj, że ta ręka, która się zbliża, to jest ręka diabła, która chce przykryć swoje światło. Stąd też ten tytuł, Korzec w ręku diabła. Moi drodzy, nasze światło musi kierować uwagę nie na nas, ale na Chrystusa. Tak jak mówi ten werset. Tak niechaj i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Popatrzcie, ludzie mają zobaczyć nas, ale nie chwalić nas. Ludzie mają widzieć nasze czyny, nasze postępowanie, ale nie zwracać na nas uwagi. To, wiecie, jest taka cienka linia w tym, żeby nie chcieć tego, żeby jednak skupiać troszeczkę uwagę na nas. A jednak, wiecie, kiedy czytamy Boże Słowo, wielokrotnie spotykamy się z tym, kiedy działy się cuda i znaki. Czytamy i ludzie chwalili Boga. I ludzie chwalili Boga. I o to chodzi. Nasze światło, nasze życie, nasze bycie solą musi skupiać uwagę ludzi na Bogu, nie na nas samych. Wiecie, chrześcijanin, który naprawdę jest chrześcijaninem, który kocha Boga z całego serca, ja myślę, że w jego umyśle nawet nie będzie chęci ukrywania się. On rozumie, że to jest jego cel, jego misja, jego życie. Wiecie, naszą rolą jest świecić. A świecąc, jak już to mówiłem wielokrotnie, wskazujemy nie tylko na Chrystusa. Najpierw wskazujemy na grzech. Wskazujemy na źródło problemu, a potem na rozwiązanie, którym jest Jezus. Na koniec zauważę jeszcze kolejność. Czy kolejność jest istotna? Solą i światłością. Czemu nie światłością i solą? Czy ma to jakiś sens? Myślę, że ma. Trudno to może tak w 100% udowodnić, ale odczuwam to w ten sposób. Sól ma funkcję bardziej bierną. Po prostu zabezpiecza przed rozkładem, nadaje smak. To jest taka funkcja, taka bardziej statyczna. Ale światłość kojarzy mi się z czymś bardziej dynamicznym. Światło, które gdzieś przenika, które się może poruszać. I wyobrażam sobie to w ten sposób, że sól bardziej określa nasz charakter. Kim chrześcijanin jest, kim ja jestem, kim ty jesteś. A światłość, choć mówi prawie o tym samym, ale jednak minimalnie mocniej akcentuje to, że możemy być też aktywni, że możemy wychodzić, że możemy świadczyć, że możemy zapraszać. Ale zauważcie kolejność. Jeśli chciałbym zapraszać, chciałbym świadczyć, chciałbym mówić o Bogu, ale nie jestem solą, czyli mój charakter jest taki, że lepiej się nie zbliżać, to jest daremne. To musi iść w parze. Charakter, nasze bycie chrześcijaninem musi iść jako pierwsze, bo inaczej to będzie antyświadectwo.
Dlatego, moi drodzy, chciałbym zachęcić i siebie samego. Bardzo mocno to przeżywam. Wielokrotnie te teksty są takim wyrzutem dla mnie samego. Ale chciałbym, moi drodzy, i siebie zachęcić i was, abyśmy byli ludźmi wpływu. Abyśmy się nie zadowolili tylko tym, co mamy, kim jesteśmy, że mamy dobrą społeczność, że mamy fajny zbór. Wiecie, jak mówiłem, byłem w Żorach ostatnio 30 lat. Wow, my mamy jeszcze piękniejszą tradycję. Ponad 100 lat. Tylko problem w tym, że to nic nie znaczy. Że nasze 100 lat nic nie znaczy, jeśli dzisiaj nie będę solą. Jeśli dzisiaj nie będę światłością. Jeżeli dzisiaj nie będę tym, do czego mnie Bóg powołuje. Jeśli dzisiaj moja sprawiedliwość nie będzie większa od sprawiedliwości faryzeuszy uczonych w piśmie. Jeśli pozwolę się zmanipulować diabłu i będę miał chrześcijaństwo pozorów. Z zewnątrz wygląda wszystko fajnie, ale życia w środku nie ma. A więc, kochani, chcę was zachęcić do tego, abyśmy trawili to słowo. Abyśmy szukali Pana. Tak jak mówiłem poprzednio, głód jest nam potrzebny. Głód Boga, głód Bożego Słowa, o którego się modlę dla siebie i dla nas wszystkich. Abyśmy byli tym, do którego nas Bóg, do czego nas Bóg powołuje. Kochana soli, kochana światłości, bo takim jesteśmy. Pamiętajmy, tego nie zmienimy. Solą, światłością jesteśmy. Pilnujmy raczej tego, by spełniać swoje funkcje. Niech Bóg nas błogosławi. Amen.